coś tu bardzo brzydko śmierdzi. Cuchnie tutaj niesamowicie. Gorzej niż kubka. Syrenie, Batmanku, a może to ta cebula po prostu ci tak z tyłu śmierdzi? To nie cebula. To smród moich wrogów. Syren Batman chyba musiał poczuć jakichś swoich wrogów z tych oto 7 saszetek. Ale zanim je otworzymy, to muszę się pozbyć tej cebuli, nie wiem, cebuli dymki ze szczypiorkiem, bo ona naprawdę śmierdzi. Te saszetki kupiłam jakiś miesiąc temu na promocji w Carrefourze i kosztowały mnie chyba około 8 zł. Więc dlatego ich aż tyle wzięłam, bo jestem grażynką i lubię tanie rzeczy. Oprócz takiego zwykłego otwierania, będziemy też ich dzielili na przyjaciół Batmana i wrogów Batmana, a później urządzimy wielką bitwę i zobaczymy, kto wygra. Zajrzyjcie też koniecznie na mojego TikToka, bo wrzucam tam sporo różnych takich króciutkich bajek, też właśnie z Lego minifigurkami, no i oczywiście jakieś moje wygłupy, dziwne tańce, skakańce, hulańce. Możecie wpisać po prostu moją nazwę, albo zajrzyjcie w opis lub przypięty komentarz i tam macie bezpośredniego linka. Mam przygotowane specjalne nożyczki do otwierania tych saszetek i powiem wam, że w sklepie trochę je macałam, więc mam nadzieję, że po prostu chociaż nie będzie powtórek, ale wiecie, jak to z tym moim macaniem wychodzi. I uwaga, uwaga, jest pierwszy wróg! Jest pierwszy wróg! Będzie wojna! Będzie walka! Ziomeczek, z tego co pamiętam, nazywa się Zabójcza Ćma! I powiem wam, nienawidzę ogólnie ciem. W sensie, nie że one nam coś robią, te ćmy, nie, bo one przecież nam nic nie robią, tylko mnie zawsze ćmy wkurzają tym, że one latają takie jak głupie i się o ciebie obijają. I wszędzie zostawiają ten taki obrzydliwy pyłek i to mnie po prostu strasznie w ćmach wkurza. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy też was tak ćmy wkurzają. I no ogólnie ja ciem nie zabijam, bo szkoda, ćmy są fajne, więc zawsze próbuję je gdzieś tam złapać i wyrzucić na dwór, szczególnie takie duże, takie ładne. Czekajcie, bo nie mogę wsadzić jego broni. Zabójcza ćma wygląda naprawdę fajnie. Te skrzydełka z tyłu są czaderskie. I jak widzicie, ma ziomek tylko jeden wyraz twarzy. O, z tyłu nic nie ma, więc trochę szkoda, no ale to może dlatego, że ma po prostu maskę. Mamy w takim razie pierwszego wroga, więc stawiamy go tutaj obok Harley Quinn. I jedziemy z kolejną saszetką. Zawsze się boję, że przetnę coś tymi nożyczkami, wiecie. I co tu będzie? O, nie wierzę! Po polsku jego nazwę można przetłumaczyć jako Doktor Fosfor. On jest jakby takim ziomeczkiem, który cały czas się właśnie pali. I wiem, że raz próbował otruć wodę w całym mieście i wtedy właśnie Batman go powstrzymał, czy nawet dwa razy próbował ją zatruć, no ale za każdym razem oczywiście Batman z nim wygrał. Więc no tego to się nie spodziewałam, że dwóch wrogów będziemy mieli tak od razu na starcie, bo co jak co w tych figurkach, tych wrogów wcale dużo nie jest, więcej jest, wiecie, pozytywnych ziomeczków, superbohaterów. A tu proszę, fajnie wygląda. Ciekawe, czy on świeci w ciemnościach, bo ma taki kolor, jakby świecił, ale pewnie nie. Chciałabym trafić, nie wiem, Robina na przykład, albo jakiegoś kolejnego Batmana. Nie wierzę, jest Robin, ale jaja. Robin, jak widzicie, jest tutaj w wydaniu wakacyjnym. Oczywiście Robin jest takim najbliższym pomocnikiem właśnie Batmana. I swoją drogą mega wam polecam serial, który teraz wyszedł, Titans. Jest właśnie o młodych tytanach. Naprawdę ten serial jest bardzo fajny i co najważniejsze, nie jest taki, wiecie, całkiem dla dzieci. Dużo krwi się tam leje i w ogóle. Bardzo fajnie się go ogląda i wiem, że niedługo też chyba będzie na Netflixie, tak mi się wydaje, bo teraz to niestety jeszcze go tam nie ma. I co my tutaj mamy? Ten ziomeczek jest super bohaterem. Z tego co pamiętam, to nazywa się Black Vulcan albo Black Vulcano, coś takiego. No jak widzicie, ma tutaj jakąś moc związaną z piorunami. Jest też, słuchajcie, czarnoskóry. Leci teraz taki serial Black Lightning i strasznie ten bohater jest do niego podobny i nie wiem, czy oni mają jakiś ze sobą związek. Czy to są jacyś, nie wiem, kumple, czy coś takiego, bo ten Black Lightning też jest właśnie czarnoskórym ziomeczkiem i też właśnie włada jakby prądem, nie może piorunami, tylko prądem, ale ten Black Lightning ma bardziej niebieski strój. No dobra, czyli idzie tutaj kolejny ziomeczek do bandy dobrych. Lecimy z kolejną saszetką. Jezu, ale uwielbiam te saszetki, słuchajcie, otwierać. Najbardziej chyba z tych Lego, nie?
Strasznie się to podoba. Oby tylko powtórki nie było. Wow! Wow! Udało się trafić Clock Kinga, czyli jakby króla zegarków. Mam nadzieję, że go poprawnie złożyłam, w szczególności tą pelerynkę. Możecie mi napisać w komentarzach, czy jest dobrze. No i powiem wam, że ta minifigurka jest czaderska. Zobaczcie, jakie on ma fajne zegarki na całym jakby ciele nadrukowane. Nawet zobaczcie, tutaj z boku są. Wow! I tu co tu ma z tyłu? Co to jest? Są niby jakieś jego oczy? Bo druga strona chyba zegara, nie? Tutaj w łapkach, jak widzicie, trzyma jakby takie dwie dzidy. No ale to nie są dzidy, tylko to są niby wskazówki zegara. No i to jest oczywiście wróg. Czyli powiem wam, że zrobiła się naprawdę ostra banda. Jak na razie jest tutaj 4x4. Chociaż tak naprawdę to powinien być tylko jeden Batman, nie? Bo tu mam w tym momencie dwóch Batmanów. Więc no nie może być dwóch Batmanów w jednej drużynie, nie? Więc jest w tym momencie 3x4. Zostały jeszcze dwie figurki, więc zaraz zobaczymy, kto będzie miał przewagę tutaj w tej walce ciężkiej. Ale Batman jest niezłym koksem, więc on pewnie by sobie ze wszystkimi poradził, nie? On by pewnie wszystkich pokonał. Chyba że Harley Quinn by go zaczęła całować, a on by się za bardzo zajarał, no i wiecie, i wtedy by już przegrał tą walkę. I mamy kolejną minifigurkę z pelerynką, ale ta jest zupełnie inna, taka bardziej giętka, bardziej materiałowa, tamta była taka twarda. Trafiła nam się mega fanka Batmana, jak widzicie ona w łapach ma hajsiwo, spodobałaby się na pewno Grażynce. Ta fanka pewnie jest skłonna zakupić wszystko, co jest związane z Batmanem. Grażyna by jej mogła pewnie nawet kit wcisnąć, że tu jest przewspaniała ślina Batmana, jedyna w swoim rodzaju. Zdobyta prosto z jego ust! Bierzesz to, koleżanko, czy nie? Za 1000 zł! Bierę, bierę, Boże, wspaniała ślina! Bierz moje wszystkie pieniądze! Chcę tą ślinę! Gul, 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 gul! Ta ślina taka pyszna! Wyobraziłam sobie, jakbym się całowała z Batmanem! Niesamowite uczucie, tyle śliny w moich ustach. Lecimy z ostatnią figurką i chyba najbardziej chciałabym trafić jeszcze Jokera, tego w tym kółku. Oby on tutaj był, oby był, proszę, Joker. To nie Joker. Ta blond włosa piękność to czarny kanarek. Mogłoby się wydawać, że ona jest, nie wiem, no jakimś super złoczyńcą, ale niestety nie. Jest ona super bohaterem. Tutaj jak widzicie, bardzo mocno krzyczy, to tak ja czasami też potrafię krzyczeć na moje pieski albo na brata. Ma też jakiś taki trochę dziwny strój, to wygląda jakby miała jakieś tutaj stringi czy coś, ja nie wiem, podejrzana jest trochę. Mega żałuję, że nie udało mi się trafić Jokera, bo jego tak naprawdę też najbardziej chciałam. No i oczywiście chciałam jeszcze tego z tym delfinem, ale go łatwo wyczuć jest i wiem, że jak macałam, to na pewno go nie wymacałam. Wszyscy bohaterowie ustawili się naprzeciw sobie i szykują się do ogromnego i ostatecznego starcia! Fanka Batmana, widząc tych wszystkich strasznych złoczyńców na żywo, obsikała się w gacie i uciekła, bo stwierdziła, że woli to czytać w komiksach niż widzieć naprawdę. Przez ucieczkę fanki szanse stały się wyrównane. Zostało 4 super bohaterów i 4 super złoczyńców. Black Vulcano się odpalił i zaczął ciskać piorunami. Wszędzie zrobiło się jasno, a na to ta głupia ćma podleciała do niego i się odpaliła. O nie! Moje oczy! Wszędzie mam pyłek od tej ćmy w moich oczach! Nic nie widzę, nic nie widzę! O nie! Siema maleńka, gdzie twój Joker? A no wiesz, właśnie ja nie wiem, gdzieś się zapodział, nie przyszedł na taką walkę, taką wspaniałą walkę, on bardzo lubi walczyć, nie wiem co się z nim stało. W takim razie Harley, mam dla ciebie propozycję, może liźniesz mojego loda, pójdziemy sobie na plażę i posłuchamy jakiegoś miłego disco polo, co ty na to? A wiesz co, Robin, z wielką chęcią, bo ten Joker zawsze mnie tak pilnuje, ja nie mogę przy nim się pobawić, a tak chodź, chociaż się zabawimy teraz, będzie fajnie. Kanarek się odpaliła i zaczęła głośno krzyczeć.
ale doktor Fosfor się tym zupełnie nie przejął i zaczął ją dźgać swoimi płomieniami. Spalił jej mikrofon, spalił jej fryzurę. O nie, czarny kanarek się popłakała. Nie, moje włosy, nie, zabiję cię za to, nie, nie. Wszystkie walki prawie już dobiegły końca. Pole walki już prawie opustoszało. Ostatni zostali Syren Batmanek i Król Zegarków. Kto wygra w tym starciu? Kto wygra całą wojnę? Tego dowiecie się, subskrybując kanał Miss Agi i oglądając jej inne filmy. Pa, pa!